Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrawlogu. Ja dzisiaj miałam ze sobą jakąś ciężką noc i nie wiem za bardzo co się działo, ale strasznie bolała mnie głowa, jakoś nie mogłam spać, budziłam się. Dlatego wstałam tuż przed godziną 10 i wiecie, zanim się ogarnęłam i teraz jadłam śniadanie, jest koło godziny 11. Mam strasznie dużo różnych prac i szczerze mówiąc nie wiem z czym się wyrobię. I tak wiem, zaraz będziecie mówić, że jestem zabiegana, że w kółko mówię, że mam coś do zrobienia. No ale taka jest rzeczywistość, nie zamierzam Wam tutaj ściemiać, że ja siedzę i nic nie robię, bo tak nie jest. A wieczorem mam dwa spotkania, na które muszę wyjść i po prostu muszę się ze wszystkim wyrobić. W dodatku, tak jak Wam wspominałam, mam w planach w domu remont, o którym Wam później powiem, tylko muszę Was po prostu tam zabrać. I też właśnie dzisiaj chciałam to umieścić we vlogu, ale trzeba wiele rzeczy z tym związanych pozałatwiać. Co prawda na mnie spadło bardzo mało obowiązku z tym związane, ale zawsze mam coś do zrobienia. Dlatego ja pewnie teraz pójdę do kompa, bo opublikował się zapis live około godziny chyba 9, jakoś tak. Dlatego ogarnę co tam się dzieje w internetach. Widzę też, że nie do końca zrozumieliście to, o co mi chodziło w vlogu z powrotem do domu. Ja wiem, do czego służy ta kula dyskotekowa, tylko chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że kurczę, jeżeli robimy coś tak fajnego, no to fajnie by było zrobić osobny pokoik dla matki z dzieckiem i osobne toalety dla osoby niepełnosprawnej, a nie, że po prostu ja wchodzę i przeżywam szok widząc taką kulę dyskotekową. Po drugie, można było zrobić po prostu zwykłe światełka na suficie, a to wyglądało normalnie z jakiegoś klubu i strasznie mnie to rozbawiło. A wy trochę za bardzo poważnie wzięliście ten temat, ale nie istotne. Ja dzisiaj będę dużo chodzić po mieście. Nie wiem, co będę w stanie Wam pokazać, ale postaram się mieć kamerę zawsze z sobą. Zabrałam Was teraz do kuchni i chciałabym Wam trochę opowiedzieć o remoncie, bo właśnie na jesieni, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, u mnie odbędzie się remont i to remont kuchni. Dlaczego akurat kuchni? Bo powiem Wam szczerze, że kiedyś były zupełnie inne meble, które były niepraktyczne, które zajmują strasznie dużo miejsca, a mają strasznie mało półek, dużo półek jest otwartych. Nie wiem, jaka była kiedyś moda, że po prostu dużo rzeczy stało na wierzchu, a przecież to nie wygląda zbyt fajnie. Wiadomo, pomieszczenia w mieszkaniu trzeba odnawiać raz na jakiś czas, dlatego właśnie zapowiada mi się taki, a nie inny remont. Nagram Wam na pewno film, jak to będzie wyglądało przed remontem i po remoncie. I muszę Wam powiedzieć, że kuchnia teoretycznie jest łatwa do wyremontowania, no bo wiemy tak, co w tej kuchni będzie się znajdować, że będą tu szafki kuchenne, że muszą być sprzęty i tak dalej, ale z drugiej strony to wcale nie jest takie proste, w szczególności kiedy jest mała kuchnia, bo niestety u mnie w bloku jest mała kuchnia i bardzo ciasna kuchnia. Bo oczywiście nie mogę narzekać, bo jeszcze wszędzie wjadę wózkiem, więc aż tak super źle nie jest. Jednakże jest ona bardzo nieustawna i ciężko dobrać, wiecie, meble i to wszystko, żeby to jakoś fajnie wyglądało i żeby ta kuchnia była praktyczna i ładna zarazem. A tego przed tutaj nami jest wielkie wyzwanie. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tą kuchnię, że będzie fajna, że będzie praktyczna, że będzie ładna, że po prostu będzie fajnie wejść do tej kuchni, nie wiem, spędzić tutaj czas, coś ugotować, coś zjeść. I też efekt końcowy zobaczycie na pewno. Remont zapowiada się albo na wrzesień, albo na październik, jeszcze dokładnie nie wiemy. Trzeba się jeszcze po prostu wszystko dogadać ze sklejarzem. Jeszcze jedna kwestia, wspominałam Wam, że będą to meble robione na wymiar. Z tego powodu, że po pierwsze muszą być trochę dostosowane do wózka, a po drugie ta kuchnia jest tak wąska i tak nieustawna, że po prostu standardowe meble by tutaj nie dało rady wpakować, bo wyszłyby dwie czy trzy szafki i na tym by się wszystko skończyło. Dlatego też będzie to wyglądało tak, a nie inaczej. Wiadomo, jest to dość większy koszt, ale jak robić, to już robić porządnie, a nie robić, wiecie, tak, aby Polska nie zginęła. Dlatego przede mną jest tutaj dużo załatwiania. Na szczęście nie tylko ja to załatwiam, więc jest to plus. Ale właśnie ja się zajmuję od kontaktów z akurat stolarzem, od planowania troszeczkę mam swoich pomysłów i mam nadzieję, że wszystko tutaj wypali tak jak trzeba. Dlatego ja zaraz będę jeść obiad i ogarniać się do wyjścia, a później Wam opowiem, gdzie idę. Jak widzicie, jestem już ogarnięta. Dzisiaj moje włosy trochę żyją swoim życiem. I zaraz wychodzę. Wychodzę na próbę generalną przed jutrzejszym przyjazdem włoskich pielgrzymów, bo jutro będzie bardzo ciężki dzień. Przyjeżdża ponad 180 pielgrzymów i wszystkich trzeba zarejestrować. Trzeba
i dać do odpowiednich rodzin, tak? Trzeba wezwać te rodziny i przekazać pielgrzymów. Wiecie, będzie strasznie, strasznie dużo roboty, dlatego dzisiaj właśnie jest próba generalna, kto gdzie, przy jakim stanowisku siedzi, kto co będzie miał, jakiś zakres obowiązku, jak to wszystko będzie wyglądało, żebyśmy po prostu jutro weszli i wiedzieli, co mamy robić, a nie pozostali tak, ale o co kaman? Dlatego właśnie zaraz wychodzę. Potem idę na próbę właśnie diakonii uwielbienia, tam gdzie ja śpiewam, bo też jest planowane pewne nabożeństwo, kiedy będą tutaj włoscy pielgrzymi i po prostu musimy jako diakonie go obstawić. Niestety próba dzisiaj będzie w mieszkaniu prywatnym, więc nie wiem, ile będę w stanie wam nagrać, bo też szanuję prywatność moich znajomych, ale postaram się gdzieś tam jakieś przybitki wam rzucić, ale nie obiecuję. Tak w tle właśnie moja świnka pije wodę, ale nieistotne. Dlatego ja powoli pakuję torebkę i idę, zabieram kamerę i postaram się wam coś vlogować. Jestem właśnie na próbie i wszystko jak na razie jest ok. Co prawda jest sporo roboty, ale już wiem, co będę robić. Mam nadzieję, że się spiszę, bo to będzie takie dość trudne zadanie. Na szczęście, jak widzicie, da się zrobić i nawet ja mogę coś pomagać przy takiej wielkiej organizacji. Jutro postaram się wam kręcić vloga. Jestem już po próbie, co prawda nie odezwałam się do was jak szłam ze szkoły, ale nie miałam po prostu jak i kiedy, bo śpieszyłam się na próbę. Teraz już wracam do domu i wszystko wam opowiem w domu, co jak się poukładało i jakie będą plany na jutro. Dlatego do zobaczenia w domu. Właśnie wróciłam do domu, jest około 21:30. Już zjadłam kolację i tutaj mam herbatę, ale jest to herbata jaśminowa. Powiem wam, że mam jakąś fazę i od chyba 3 czy 4 dni codziennie piję herbatę jaśminową. Jakoś tak przypadła mi do gustu. Jestem teraz w kuchni, to może wam troszeczkę opowiem, o co chodzi. Jutro przyjeżdżają włoscy pielgrzymi, którzy spędzą w naszej diecezji kilka dni przed obchodami centralnymi. I właśnie grupa, do której ja tam należę, jest to grupa wolontariuszy i organizatorów właśnie tych diecezjalnych obchodów. I jutro pod tak naprawdę szkołę tutaj na terenie naszej parafii podjadą autokary z Włochami i my będziemy musieli ich zarejestrować, sprawdzić ich obecność, przekazać ich do rodzin i jakby zapewnić im również program, tak, który będą realizować. Część programu jest w Gdańsku, a część programu jest u nas. W dodatku są to rodziny z Redy i też trzeba połączyć pielgrzymów z rodzinami i tak dalej. Roboty jest full, bo trzeba im zapewnić bezpieczeństwo, trzeba im zapewnić to, że mają gdzie postawić bagaże, że te bagaże będą pilnowane, trzeba jakby wezwać te rodziny na czas i to jest wszystko bardzo skomplikowane. Ogólnie dowiedziałam się, że to też będzie trochę telewizji, więc zaczyna się robić ciekawie. Ja dostałam bardzo ciekawe zajęcie, bo ja będę stała na głównym punkcie, tak zwanym roboczym checkpointie. Będzie to polegało na to, że będę kierowała, że tutaj idą rodziny, tutaj z tej strony idą Włosi, tak po swoje rodziny, że nie ma się cofania i takie różne, wiecie, rzeczy. Będę rozdysponowywać tłum, w skrócie mówiąc, bo jest to trasa w jednym miejscu, gdzie bez problemu się dogadam i z Polakami i jest Polakami. Będę miała do pomocy oczywiście dwóch chłopaków bodyguardów, roboczo nazwanych, więc może być ciekawie. Najlepsze jest to, że tak naprawdę nie wiemy, o której będziemy musieli się tam zabrać, bo nie wiemy, o której oni dojadą, bo jadą aż z Brna, ale myślę, że będzie naprawdę fajnie. Jeżeli tylko dostanę zgodę, postaram się vlogować jutro, oczywiście nie w tym wielkim kołchozie, bo to przecież nie o to chodzi, ale postaram się coś tam dla was nagrać. Dzisiaj mam trochę wyrzuty sumienia, że ten vlog jest taki nijaki, ale jak wyszłam po obiedzie z domu, no to wiecie, wróciłam dopiero teraz. A tak jak wam mówiłam, nie będę nagrywać w cudzych mieszkaniach, bo może właściciele po prostu sobie tego nie mogą nie życzyć i też chronię prywatność moich znajomych. Oczywiście tam, gdzie mam pozwolenie, no to sobie gdzieś tam nagram przybitki. Ale powiem wam, że naprawdę dzisiaj biegaliśmy między szkołą a próbą i czasu było mało, spraw było dużo, ale wszystko jest w miarę ogarnięte. Tutaj są moje kwiaty, ale chciałabym wam coś pokazać. Jak wiecie, z holu z Rossmanna kupiłam 3 kremy i od jakiegoś tygodnia je testuję i muszę wam powiedzieć, że są naprawdę rewelacyjne. W szczególności sprawdza mi się ten tutaj Sorai, ten niebieski, oraz ten z Neutrogeny. Ten Sorai stosuję na noc i jest naprawdę taki bardzo bogaty, bardzo dobry.
i fajna skóra jest po nim, naprawdę nawilżona. Ten natomiast z Neutrogeny jest idealny pod makijaż. Jest leciutki, bardzo ożywia skórę. Wiecie, ten zapach grejpfruta budzi nas rano. Po drugie, jest szybki, taki do wchłonięcia, wiecie, bardzo leciutki, bardzo dobrze przyswaja go skóra. Zauważyłam też, że po nim tak się mi nie świeci czoło i ogólnie strefa T. Dlatego gorąco Wam polecam. Wiem, że nie wszyscy lubią tą serię z Neutrogeny. Niektórzy mówią, że zrobiła ogromną krzywdę na ich twarzach. Mi się akurat ta Neutrogena bardzo sprawdziła. To serum jest fajne, ale jeszcze nie wydaje co do niego opinii. Muszę go jeszcze więcej potestować, to z L'Oreala. I tak wiem, niektórzy powiedzą, że skład jest okropny. Mi ten krem z serii się bardzo sprawdza, dlatego zdecydowałam się na serum. Ale jak na razie moimi faworytami są te dwa kremy. Serum wymaga jeszcze trochę testów. Ale jeżeli chcecie się na jakiś zdecydować, to gorąco polecam Soraya na noc oraz Neutrogena na dzień. Idealne na lato pod makijaż, naprawdę. Właśnie usiadłam do komputera i chciałam pomontować filmy, które wczoraj nagrałam. Niestety te materiały do niczego się nie nadają, ale już Wam tłumaczę dlaczego. Jak pewnie wiecie, albo też nie wiecie, mogliście nie zauważyć, zabrałam Canona na wyprawę do Rzymu. Chciałam mieć fajne zdjęcia i to nam się udało, bo lustrzanka robiła rewelacyjne zdjęcia, mam fantastyczną pamiątkę. W dodatku aparat bardzo w tej funkcji się sprawdzi, w końcu jest aparatem i tak naprawdę to jest jego główna funkcja, a nie kręcenie filmów. Ale musiałam przez to zmienić ustawienia, żeby te zdjęcia wchodziły ładne. Ze zdjęć jestem mega zadowolona. Niestety zapomniałam o tym, że pozmieniałam ustawienia i wczoraj automatycznie odpaliłam aparat, szybko nagrałam filmy i co? No niestety nic. Materiały totalnie nie nadają się, bo tak, po pierwsze dźwięk jest zupełnie zrypany, po drugie nie ma w ogóle ostrości i to wszystko jest po prostu tak kiepskiej jakości, że do niczego się nie nadaje. Nie mogę Wam tego materiału wrzucić, więc muszę jeszcze raz nagrać te filmy. Dlatego przepraszam Was za taką małą obsługę. Nie wiem, kiedy będę w stanie je nagrać. Postaram się je nagrać jutro, ale nie obiecuję, że mi się to uda. Albo w czwartek, piątek, naprawdę nie wiem. Teraz jestem troszeczkę w takim stanie zawieszenia, bo nie wiem, jak będą się ten czas podczas pobytu Włochów wyglądać tutaj u nas. Dlatego pewnie większych rzeczy, większych szczegółów dowiem się jutro albo pojutrze. Mam nadzieję, że uda mi się po prostu rano szybciej wstać, wiecie, szybko ogarnąć, zrobić makijaż i wtedy usiąść do nagrywania. Nie wiem, nie obiecuję, ale postaram się. Dlatego teraz jest po godzinie 11, ja trochę się wkurzyłam i stwierdziłam, że będę szła spać. I przyszłam się do Was pożegnać, a przy okazji wyjaśnić tą sytuację. Jeszcze raz nagram haul. Na szczęście nie zabrałam się za kolejne filmy, a mianowicie za testowanie słodyczy z Włoch. Co prawda przywiozłam tylko kilka rzeczy, ale myślę, że taki króciutki filmik będzie naprawdę fajny. Na szczęście jeszcze nie popierałam słodyczy, nie zjadłam, dlatego to jest jedno szczęście. Muszę nauczyć się naprawdę i wrócić tak naprawdę do tego, żeby sprawdzać materiały zaraz po nagraniu, żeby potem nie było takich wpadek. Dlatego ja teraz lecę zmywać już twarz, zmywać brwi i korektor i kładę się do łóżka. Na jutro muszę mieć dużo energii. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego Daily Vloga. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.